To wiesz co, zróbmy generalnie opening patchów tutaj włączy. Tak? Ja! Ja podpisuję to, co masz. I jakoś na koniec całej tej promocji świątecznej i tak dalej, zrobimy screen z podsumowaniem. I może zaprosimy jeszcze innych streamerów, może VDR-a, może Deda, może Tera, może Mickiego, może Halaka. Mm-hmm. Ewentualnie też zdążę sobie jeszcze przejrzeć tych dwóch niezależnych. Banego bym może nie zapraszał, bo by się zrobił w moim nagrodzie, znając życie. Jak coś chyba włączyłem stream. Czekaj, włączyłem stream na żywo. Myk, myk, myk. Ja nie widzę niczego. Nie, niczego. Pokażę, jest. Jest. Chyba jest stream. Coś nie, mi się wydaje. Jest niepubliczny. Jak niepubliczny? Bo pokażę, 50 na... osób ogląda, więc ten musi być publiczny raczej stream. Hello, hello. Dobra, Czekajcie, dam wam linka. Myk. O, jest! Janusz, napisałeś siema. Januszu? Tak, bo najpierw pokazało, że myśl coś ustawiałeś, po czym było tak jakby wyłączyło stream. I potem pokazywało mi ten link jako nagrany stream wcześniej, nie publicznie. Mhm. Słuchajcie, w każdym bądź razie ja bardzo dawno nie streamowałem, bo to chyba no sporo ponad rok, tak mi się wydaje. I nie mam nic poustawianego niestety na OBS-ie, bo mi siadł Windows, dysk z Windowsem 10. Teraz jestem na Windowsie 7 i u Romka to wszystko naprawię i będzie ok. I tu mam niestety nic poustawianego, więc jeżeli ktoś by, nie wiem, chciał... wpadł na jakiś głupi pomysł, że wyślę donate'a, to nic nie zobaczy. Niestety nie mam tego ustawionego, więc lepiej tego nie robić. Ja oczywiście zobaczę, jeżeli ktoś coś wyśle, to mogę najwyżej to przeczytać na stronie Tippet Stream, ale raczej skupmy się na tym, że po prostu na tym streamie otworzę te 200 skrzynek. Jest ze mną na TS-ie mój administrator i kolega grupy Fajowi Czołgiści, czyli El Polako. Cześć, witaj El Polako. No i pomoże mi razem jeszcze z Maćkiem i z czekoladowym... Kawą czekoladową, tak jest, tak jest. Witamy. Spróbujemy, można powiedzieć, to jeszcze jest Feudek na to do nas, na poczekalni. Ja nikogo nie zapraszam. Aha, to może na nagranie albo coś. W każdym bądź razie chcemy zobaczyć teraz, jak to będzie wyglądać w tym moim openingu, czyli 200 skrzynek. Wszyscy, jak wiecie, współpracownicy, którzy zapisali się na odbiór tych skrzynek, ja się zapisałem mimo to, że być może nie zasłużyłem na te 200 skrzynek, ponieważ nie gram w grę World of Tanks, no ale nie wyrzucili mnie z grupy współpracowników w społeczności, no to się zapisałem, no i dostałem te 200 skrzynek. Zaraz spróbujemy zobaczyć, ile i co dostanę, no i porównamy to El Polako do tego, co otwierali inni współpracownicy, a sprawdziłeś tego sporo, nie? Generalnie na chwilę obecną mam sprawdzonych 4,5 streamerów, bo Hallaka jestem w połowie, natomiast sprawdziliśmy Mimo Fiszoła, sprawdziliśmy Dropy Zeta, sprawdziliśmy Ziabro, Powera i Kamila Itera. Teoretycznie jeszcze będziemy sprawdzać dwóch niezależnych youtuberów. Mówimy tutaj o Banym i który też robił opening, ale patrz za własne pieniądze oraz o Mikucie. Tak jest. Słuchajcie, wiem, że powtarzam to wielokrotnie. Mówiłem, że jak będę miał światłowód, już będę streamował i tak dalej, i tak dalej. No cóż, życie tak się potoczyło, że trochę mam teraz zajęć związanych z moim życiem, czyli kobieta, czyli praca. No i tak jakoś coraz mniej gram. Mimo tego, że mam głód grania, I na pewno wrócę do tego, ale muszę sobie tam poukładać trochę w życiu. No i później oczywiście te streamy i filmiki postaram się trochę
można powiedzieć, odświeżyć kanał. Na pewno nie zrezygnuję przed 50, dopiero mam 43 lata, więc jeszcze dużo przede mną. Wiem, że wyglądam na 25, ale to po prostu przez to, że pijałem sporo piw, ale nie wiem, dlaczego w zasadzie tak młodo wyglądam. A może nie wyglądam tak młodo, tylko mi się wydaje, że wyglądam młodo, a wyglądam może na te 43 lata, nie? No nieważne, dobra. Dobra, to co? Jeżeli chodzi o otwieranie tych pudełek, to El Polaco, na razie z tych twoich obliczeń zerkałeś na pewno New Multiego, VDR-a, Deda, nie wiem kogo jeszcze. Kto z nich na razie miał najlepszy drop pudełek? Generalnie wychodzi na to, że w tym roku mamy zasadę oznacz tabelę, będę na czele, bo w zeszłym roku najgorszy drop miał Dead, gdzie nie dropło mu ani jednej ósemki. Natomiast mnóstwo ósemek dropnęło VDR-owi i w tym roku jest na odwrót, bo najgorzej ma VDR, któremu dropnęło tych ósemek dwie. Natomiast najwięcej dropło i póki co Deadowi, bo dropnęło mu ich 5, jeżeli dobrze policzyłem. Tam zauważyliście, że mam choineczkę z tyłu, tak, choineczka postawiona na razie na łóżku, żeby była widoczna, taką sobie dałem, w kuchni też mam inną choineczkę, no wiadomo, święta, ja jestem bardzo świątecznym mężczyzną, więc święta spędzę z rodziną, a na Sylwestra jadę do Wrocławia z moją kobietą. Niestety nie będzie... Tak, swoją drogą jeszcze wspomnę odnośnie openingów. Zarówno VDR na swoim openingu nawiązał do tego, że nie chce być gorszy, nie, że najprawdopodobniej Wargaming pomylił jego paczki z paczkami Deada w tym roku. Natomiast Dead bardzo cieszył się, że w tym roku nie będzie na pewno ostatni. Ja mam jeszcze takie pytanie do ciebie, bo rok temu, z tego co pamiętam, te paczki były zacne, czyli jak wiadomo, ci współpracownicy społeczności, którzy otwierali te 200 paczek, pudełek, przepraszam na emocji, otrzymali sporą ilość golda, dni premium i sporo czołgów. W tym roku ten drop jest porównywalny, czy o wiele gorszy? Jeżeli chodzi o dropienie ósemek, to wypada ich, przynajmniej z community kontrybutorom, wypada ich o wiele mniej. Nie wiemy, czym to jest spowodowane. Możliwe, że ogólnie, nie wiem. Generalnie to wygląda, te paczki wyglądają dosłownie tak samo jak tak zwane strony, na których możesz sobie kupować skiny do CSGO. Mhm. Czyli otwierając skrzynkę, tak naprawdę płacąc za nią gotówkę, tak samo jak my robimy to w WoCie, nie mamy 100% pewności na to, że wypadnie nam ósemka, że wypadnie nam styl 3D, czy też wypadnie nam maksymalna ilość golda, jaką przewiduje się na paczkę, czyli 1250. Generalnie 250 jest gwarantowane, czyli ta maksymalna wartość golda, którą dostajemy, to jest ten 1000. O, tym czołgiem jeszcze ani raz nie jechałem, a obiecałem, że kurde, no tyle jeszcze, można powiedzieć, rzeczy, które naobiecywałem, a niestety nie zrobiłem. Życie niestety. Dobra, ja myślę, że czas na sprawdzenie, czy w tym roku mam więcej szczęścia niż Deadu i co mi dropnie z tych paczek. Ja jeszcze tak na początku te małe pudełeczka, wiem, że z nich nic nie dropnie, więc szybciutko otworzę 10 małych pudełeczek. Z nich tu prawdopodobnie nic ciekawego. Aha, takie bajery. Chciałbym się jeszcze spytać, jakie ciekawe czołgi mogą wydropić, których nie posiadam, a posiadam 141 czołgów premium, więc sporo. Czy coś może trafić mi na... czy jakiś czołg mogę otworzyć, którego nie posiadam? No to dwulufowiec na pewno. Serio? Jakiś dwulufowiec? Tak, dwulufowiec jest premką, jest E75TS, Progetto 46 i Su-130BM, to są czołgi z tego kieru. W tym roku nie ma siódemek, jest szóstek, jest Bretagne Panther, czyli francuska Pantera. Firefly. Jest jeszcze jakaś szóstka, czy już nie? Firefly. A jeszcze jest Sherman Firefly.
trójek mamy Sextona, z dwójek mamy Somua Gendra. Jest to dwukołowiec drugiego tieru. Boże, dwukołowiec, kołowiec drugiego tieru. KV3 przez 2 to dwulufowiec, napisał Piotr. Nie? Nie. Aha. Czyli nie. Dobra, słuchajcie. Aha, jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Czyli w tej chwili posiadam 50 181 złota. Nie wiem, kredyty być może też wpadają, więc mam 1 600 000. Dni... Kredyty generalnie wpadają w ilości 100 tysięcy i 500 tysięcy. Mhm. Dni premium mam 0 w tej chwili, więc będzie wiadomo, ile wpadło dni premium. Czy otwierać jakiś notatnik, czy będziesz zapisywał, jaki czołg mi dropnął? Ja już mam otwarte w razie, co? Dobra. Ja też. To nie ma co czekać. Zabieramy się za otwieranie dużych pudełek w grze World of Tanks, 200 sztuk. Ja myślę, że na początku pójdę tak spokojnie i 10 paczek pojedynczo. No to pierwsze duże pudełko. Jebudup! Będziesz jechał pojedynczo, tak? Na razie. Dobra. 250 i AM39 Gendra Somua, to jest ten kołowiec. Kołowiec. Czyli bardzo dobry początek, chyba. A w porządku. Dobra, no to jedziemy kolejną. 10 pierwszych pudełek jadę pojedynczo, a później zdecydujemy, czy jechać po 5 skrzyneczek. Tu mam dzień konta premium 250 zł. Otwieram następne pudełko. W tej chwili 100 tysięcy kredytów, 250 zł oraz jakieś bombeczki na choineczkę. Kolejne pudełko. To chyba czwarte. 500 golda. Zaraz będę dawał po 5, ale jeszcze... Dobra, to jeszcze jedno. Dobra, 3 dni premium, 250 golda. 5 pudełek zostało otwartych. Dobra, to strzelę teraz... Po 5. Będzie chyba łatwiej, nie? El Polako. Tak. Dobra. No to 5 sztuk. Jedziemy. Czyli mamy tak. 250 golda, 500 golda, 500 golda, 250 golda, 250 golda. No i 6. poziom. Panther. To jest ta brytyjska pantera. Którą nie posiadałem. Czyli bardzo się oczywiście z tego powodu cieszę. Oczywiście 100 tysięcy kredytów i dzień premium. Z tego co zauważyłem, to chyba w każdej paczce jest gold. 250 golda masz gwarantowane. Aha, w ten sposób. Jak do tego dodatkowe 500 bonusy. Golda, to znaczy, że dostajesz 250 tego gwarantowanego i dodatkowo 250. Mhm. Mam takie pytanie. Jak wychodzi cena tych pudełek? Kupuje się po jednym pudełku? Możesz kupić 3. Mhm. Możesz kupić 7, 3 są za 25 zł. 24 zł 1 grosz. Tak? Tak, ceny są generalnie takie same jak w zeszłym roku. Czyli cóż, ciężko w tej chwili powiedzieć, czy jest to opłacalne, chociaż dwa czołgi premium, 10 skrzynek otwartych, dwa czołgi premium, jeden drugiego tieru francuski i jeden szóstego tieru brytyjska pantera, tak, tak. No i sporo golda. Otwieram kolejne 5 pudełek. No i tutaj pierwszy raz 750 golda wskoczyło. Mam 2 dni konta premium. No i 500 golda oraz 2 razy 500 golda, 2 razy 250 golda. Ok. No to jedziemy kolejnych 5 pudełek. Oczywiście czekam na tą dwulufową. O, co to się stało? Jakiś obraz. Nadjeżdża jakiś czołg. To może być coś ciekawego. Ósemka i dwie lufy. O. No to obiekt 703. Obiekt 703 wersja 2.
Czekaj, kontynuuj czy zobacz w garażu? Na razie zobaczmy w garażu. Tak! Jest czołg dwulufowy. Jest czołg dwulufowy. 20 skrzynek otwarłem i już jest ósemeczka. Jest szósteczka, jest dwójeczka, jest 10 dni konta premium oraz około 7,5 tysiąca golda po 20 skrzynkach. No to cóż, chyba jest okej okay, na razie. Ciekawe, to jeszcze ani jeden styl to by nie dropnął, a bardzo często dropi. Przynajmniej ja tak miałem. I widzisz, i Hallakowi generalnie do tej pory, pomimo tego, że otworzył 50-100 skrzynek, jestem w połowie jego filmu, nie wypadły mu jeszcze wszystkie style 3D. O, no to... To jest pierwsza sprawa, druga sprawa, Faja, jak ci wyskoczy czołg ósmego tieru, to nie dawaj zobacz w garażu, tylko dawaj kontynuuj, bo w tym momencie ja wiem tylko, że z tych pięciu paczek, które właśnie otworzyłeś, wypadł ci tylko obiekt, ale nie wiem, co było wreszcie w czterech innych paczkach. Kurde. Aha. Ale pamiętamy, ile było golda na początku, pamiętamy, ile było dni premium na początku, ale nie wiemy, czy dropło ten styl, nie? Nie, znaczy... No będziesz mógł sprawdzić potem, także raczej prosto to będzie. Dobra, no to jedziemy kolejnych 5 pudełek. Teraz będzie 25 pudełek. Kolejny czołg premium. O! Ósmego tieru! Nie! Styl! Czekaj. Wychodzi na to, że jest to unikalny styl dla T110E4. Tak jest. Czyli mamy pierwszy styl, 25 skrzynek, jeden czołg ósmego tieru. Tutaj w tym dropie mamy też 2 dni premium oraz czołg PZ3 wersja K. Czołg piątego poziomu. Miałeś już tą PZ-kę czy nie? Nie, nie miałeś, bo inaczej dostałbyś do kompensatu. Tak. Kurde, no to tak naprawdę już 4 czołgi premium, które nie miałem, otrzymałem. No to moim zdaniem bardzo dobry wynik. Dobra, jedziemy dalej. 5 kolejnych pudełeczek. O! A! Tak jest. O! I kolejna ósemka. Nie, styl. E75TS. O, dostałeś do kompensaty, czyli miałeś już tam się. No. Czyli wtedy co Faja skipnął z dwulufowca, to wtedy też musiał polecieć TS. Mhm. Obiekt 430U, unikalny styl. No cóż, przez to, że nie grałem przez 2 lata za bardzo, tego czołgu nie posiadam, no ale cóż, trzeba będzie go kupić za wymienne doświadczenie. No to... A! Znowu 2200 golda za kolejny czołg. Ja na razie to zamknę. W tej chwili zostało otwartych 30 skrzynek. Po 30 skrzynkach mam już... Miałem 50 tysięcy golda, mam już ponad 73 tysiące golda, czyli 23 tysiące golda. Głównie dlatego, że czołg ten niemiecki premium, którego posiadam, dostałem za niego 10,5 tysiąca golda zwrotu. Tutaj pokazuję, jest to czołg dwulufowy, który otrzymałem chyba no tam w 18 czy 19 skrzynce, już nie pamiętam dokładnie. Dobra, kolejne 5 skrzynek. O, Firefly, dostałem za niego golda. Tutaj za kolejny czołg dostałem golda. I znowu, znowu 10,5 tysiąca golda, czyli można powiedzieć kolejny czołg ósmego tieru. Już 2 razy ten niemiecki czołg, on się nazywa... 3 razy już dropnął. Zatem jedno już wiemy, w tym roku póki co najgorszy jest VDR. Aha! Najlepszy drop masz na ten moment. Kurde, no
Jeszcze nie najlepszy. Dedu dropnął 5 czołgów w 8 tieru, więc jeszcze sprawdzę i zaraz wam potwierdzę. No to tu jeszcze 2 brakuje, żeby przebić, także no spokojnie. No cóż, trochę się wzbogacę. Dobra, no to jadę kolejne skrzyneczki. Dedowi dropnęło 5 czołgów, się dowiedzieć. Mhm. Teraz akurat ani jeden czołg, ale za to mamy 7 dni premium. Pierwszy raz coś takiego mi dropło, chociaż nie wiem dokładnie, czy pierwszy raz, bo w tych 5 paczkach między 15 a 20 dałem zobacz w garażu i nie wiemy dokładnie, co tam było jeszcze. Kolejne 5 pudełek. O! Tu zwrot za kolejny czołg, ale delikatny. I kolejny styl. Tak. To już trzeci styl. Przeczytałem w sekcji komentarzy, że już miesiąc temu miałeś E75 TS, czyli na razie ci dropnęły 3 czołgi 8 poziomu. Aha. 3 czołgi. Dobra, styl dla AMX-a 13-105. Zobaczę, ile już skrzyneczek otwartych. W tej chwili jeszcze 5 i będzie... Aha, teraz nie mogę 5 otworzyć? Dlaczego? Coś musiałem tutaj zrypać. To otwieram teraz pojedynczo. I znowu styl na... czołg S100. No te style wyglądają bardzo ciekawie. Zdecydowanie S-etka teraz prezentuje się o wiele lepiej. Dobra, otwórz następne. Otwórz następne. I jeszcze 2 pojedynczo. 250 golda i dzień premium oraz 500 golda. Dobra, czyli mamy 150 jeszcze, znaczy 150 zostało jeszcze skrzynek. Ale dlaczego nie mogę teraz otwierać? Czekaj, coś mi się tu... Pudełka. Moment. Pod napisem noworoczne pudełka masz 4 ikonki. Przy jednej nie masz już kropki, a przy 3 masz czerwone kropki. Wybierz sobie. Czekaj. Otwórz, nie, dobra, wszystko już jest okej. No to teraz jedziemy znowu... Tak samo jak w zeszłym roku, 4 rodzaje skrzynek noworoczne, bożonarodzeniowe, magiczne i księżycowe. Czyli teraz mam pudełka bożonarodzeniowe. Czyli po 5 pudełek bożonarodzeniowych. Jeżeli chodzi o te pudełka, które teraz otwierałem, to był jaki rodzaj pudełek? To były pudełka noworoczne. Noworoczne. I tak podsumowując, dropły mi 3 czołgi 8 tieru. Tak. Jest. I sporo czołgów niższego tieru, za które dostałem zwrot, ale 3 czołgi te niższego tieru, których jeszcze nie posiadałem, więc jest moim zdaniem bardzo... Tak jest, Olaf, po prostu no niestety nie orientowałem się, już wiem wszystko. No to kolejne 5 pudełek. O! Teraz mam styl świąteczny na Jagdpanzera S100. Wow! No powiem wam, że... I załogantkę! Aha, Julię Winfield. Oczywiście ma tutaj towarzyszy broni, ma szósty zmysł i chyba jeszcze jeden atut do dodania. No cóż... No ta czwarta paczka była ok, bo i 250, i rekompensata, i styl. Także ok. Dobra, kolejne 5 pudełek. Project to 46! No
to 4 ósemki. I kolejny obiekt dwulufowy. Wow, wow, wow. Nie wierzę. W tym momencie zrównałeś się na pewno z Deadem. Podobno Cygan jeszcze drobną pięć czołgów, ale nie widziałem openingu Cygana, więc... Słuchajcie, na początku streama niestety informowałem i bardzo przepraszam za to, jeżeli ktoś chciał, bo ja tego nie ustawiłem, nie miałem czasu, ktoś kliknął na wysłanie dotacji, ja po prostu na OBS-ie tego niestety nie ustawiłem. I jeżeli chodzi o rangi pana ludzkiego, cholewcia, nie wiem nawet jak to sprawdzić na... O, aktualizacja. Nie, dupa, no. Raczej bym prosił niestety o to, żeby nie wysyłać dotacji, ponieważ nie pokaże się to na OBS-ie. Przypuszczalnie wskoczy mi to na Tibet Stream, ta złotówka, czy nie wiem, cholewcia, ktoś wysłał 1000 złotych. Oh my god. Oczywiście żartuję, ale no niestety na następnym streamie już wszystko będzie ustawione i będzie się oczywiście to pokazywać. Przypominam, niestety zniszczył mi się jeden z dysków i w tej chwili mam to niepoustawiane. Dobra. No to cóż, kolejne 5 skrzynek. Ale te były niezłe. O, ładnie poleciał. Tutaj mamy znowu PZ-kę. Na chwilę obecną zostało ci 140 pudełek, tak? No. Jadą ostatnie czołgi ósmego tieru, drobną z chyba ostatnich 50 skrzynek. Więc teoretycznie masz bardzo dużą szansę na najlepszy drop w tym roku. Będę słynny. To pięknie, nie? Dobra, jeszcze 35 tych... To znaczy, że za rok wygra VDR. Aha. Tutaj w tej piątce mam znowu PZ-kę. Dzień premium, no i sporo golda. No to kolejne 5 pudełek. O, i trzecia dwururka. Wow. No to mamy rekord. Wow. Oh my god. Wychodzi na to, że to nie Dead dostał paczki VDR-a, tylko Faja. Coś ty oh my god. Mister Karol, niestety na ten Sylwester jadę z moją kobietą do Wrocławia na kilka dni. No i niestety w tym roku nie będzie Sylwestra przy komputerze. Tylko będę się we Wrocławiu bawił. Nieźle. Jedziemy. Kolejne 5 skrzynek. Sexton 1. No i tutaj w zasadzie nic większego. Kilka dni premium. No i sporo golda. Jeszcze 25 tych pudełek bożonarodzeniowych bodajże. No teraz to losowanie tych pudełek też sam gold, 600 tysięcy kredytów oraz 3 dni premium. Jeszcze 20 pudełek. Sexton 1. Można powiedzieć w tej drugiej paczce z pięcioma pudełkami, co mi dropnął Progetto i dwururka i później znowu dwururka, no to było coś niesamowitego. I jeszcze 15 pudełek bożonarodzeniowych. O! Aha, to jakiś malutki czołg. Czyli kolejny czołg, za kolejny czołg dwutierowy, drugiego tieru otrzymałem zwrot. Kolejne 5 pudełek. No i tutaj nic ciekawego, ale biorąc pod uwagę to, co działo się przed chwilą, to tak i tak już, jak powiedziałeś Janusz,
jestem rekordzistą, jeżeli chodzi o tak, czołgi 8. Kierów to jest absolutny rekord. Jeżeli wypadną ci chociaż jeszcze dwa, to podejrzewam, że w Europie nie będzie osoby, która mogłaby cię przebić, bo z tego co słyszałem u chyba Deda na openingu, to jak się nazywa ten streamer z Litwy, co ten, to on markuje czołgi wszystkie na 3. Kojarzę, ale nazwy ci nie powiem, o Jezu. O właśnie, ja to też kojarzę, ale z nazwy nie pamiętam. W każdym razie, jemu też dropło tylko bodajże 2 czołgi z 8 kierunku. Przypominam, Skill for LTU. Otwarłem w tej chwili 100 skrzynek i po 100 skrzynkach mam około 105 tysięcy golda dodatkowego, 53 dni premium, 3 style, przypuszczalnie nie, i 6 czołgów 8 poziomu oraz pełno tych czołgów 2, 4, 5 i 6 tieru. Ogólne podsumowanie to musimy po prostu z Januszem sobie usiąść, spokojnie to przeliczyć. Piotrek! Witamy. Hallak, podobno mam więcej czołgów na razie niż ty i mimo tego, że otwarłem dopiero 100 paczek. Dobra, no to jedziemy z kolejnymi paczkami. Czyli teraz będą księżycowe pudełka. No to jedziemy. Pierwsze 5 pudełek, sam gold, trochę kredytów i 2 dni premium. Kolejne. Tutaj też nie ma żadnego czołgu, ale biorąc pod uwagę ilość czołgów 8 poziomu oraz tych czołgów niższego poziomu, które otrzymałem w tych pudełkach poprzednich, no to spokojnie, nie ma się co przejmować. Oczywiście czekam na kolejną 8. Dobra, 15 pudełek i na razie żadnego czołgu. Już 20 pudełek i czołgu nie ma. No cóż, te pudełka księżycowe na razie jakoś najsłabiej wyglądają. Jedziemy dalej. Projecto 46. 7 czołg. Wow. 8 poziomu. Nie. Mówię, tak, czyli wychodzi na to, że dostajesz w tym roku paczki przeznaczone dla VBR. 7 czołg 8 poziomu. No i cóż, nieźle. Nieźle. Jedziemy dalej. Ale tak i tak te księżycowe na razie wyglądają najsłabiej, bo to tylko 1/8. I ostatnie 10 pudełek. I ostatnie 5 pudełek. No. Tak to wygląda, że po otwarciu 150 pudełek mam 7 czołgów 8 poziomu. Otrzymałem 7 czołgów 8 poziomu, około 132 tysiące golda już mi zasiliło, o kurde, a kredytów, to... Znaczy kredytów mi się wydaje, że w tym roku rzuca bardzo mało, bo nawet mnie rzuciło tylko 3 miliony 100 na 37 paczek. Generalnie jest niewielką ilością. W zeszłym roku miałem tych kredytów o wiele więcej. Z paczek, mało tego, ilość utrzymywała mi się mniej więcej do listopada. Też tak często bywam w tym roku. No nic, no ja miałem ponad 1 000 000 kredytów, a już mam prawie 12 milionów, więc trochę tego wpadło. Ostatnie 50... Co chcesz Deco powiedzieć? Life,
odpowiem tylko użytkownikowi z czata. Deco Life plus jeden, plus jeden. Napisał, albo w tamtym roku VDR dostał paczki fali. Dobra, ostatnie 50 pudełek. Tutaj mamy pudełka magiczne, czyli miejmy nadzieję, że naprawdę będą magiczne i podwoją ilość... Macie Jureczko, póki co wyleciało 7 ósemek, tak? Tak, 7 ósemek na razie. Po 150 pudełkach, ale warto zaznaczyć, że 6 ósemek miałem już po chyba 70 pudełkach, nie? Tak. Więc już przed połową tak i tak dorównałem na razie najlepszej osobie, najbardziej szczęśliwej osobie, która otwierała te 200 pudełek. Dobra, masz na mailu gifta do odebrania. O, dodatkowe paczki będą. Ale to może najpierw otwórz te magiczne pudełka, które ci zostały, a potem sobie odbierzesz gifty i ewentualnie jeszcze je otworzysz na... Otrzymałeś podarunek. Dobra, to na razie nie zerkam, co to jest. Oh my god. Pierwsze donaty. Dobra. W ogóle jeszcze raz bardzo przepraszam za to, że kurde, ponad rok nie streamowałem, ale no cóż, życie po prostu. Dobra. Magiczne pudełka, 50 magicznych pudełek. No zobaczymy, ile z tego dropnie. Na razie 5 pudełek, mamy tylko golda, dzień premium oraz kredyty. Sexton 1. Oraz ten brytyjska panterka, czyli już chyba trzeci raz szóstego tieru ta pantereczka mi wypadła. Oczywiście dokładnie wszystkie podliczenia zrobię w jutrzejszym odcinku, ponieważ no muszę to dokładnie wszystko policzyć, ile tych czołgów każdego tieru było. No i takie podsumowanie zrobię oczywiście w krótszym filmiku. 40 pudełek zostało. No, na razie żadnej ósemeczki. No, te magiczne pudełka na razie nie są zbyt magiczne. No, wychodzi na to, że najlepiej było chyba z tymi pudełkami na początku, te. Nie wiem dokładnie, to były święta... Noworoczne, bożonarodzeniowe. Tak jest, noworoczne i bożonarodzeniowe. 25 pudełek zostało. Znowu panterka, już chyba czwarta. I 20 pudełek ostatnich. Tutaj sam gold i sporo dni premium. 15 pudełek. Nic. I ostatnie 10 pudełek. Jeszcze jedna ósemka, jeszcze jedna. PZ-ka 5 tieru. No i słuchajcie, zostało ostatnie 5 pudełek. Nawet jeżeli teraz nie dropnie mi żaden czołg 8 poziomu, wyjdzie na to... No aha! Będziesz na prowadzeniu. Jeszcze wyjdzie gift, ale... Jesteś rekordzistą. Jeżeli chodzi o podsumowanie, to zrobię głównie podsumowanie tych 200 pudełek. Oczywiście zobaczymy, zaraz sprawdzę, co to za gifcik otrzymałem. Ostatnie 5 pudełek. Nie ma. Dobra. Może coś w gifcie się będzie jeszcze. Na razie tylko takie wstępne podsumowanie.
W tej chwili, jak widzicie, mam już 207 tysięcy, ponad 207 tysięcy golda, a miałem, jak zaczynałem, delikatnie ponad 50 tysięcy golda, czyli coś około 157 tysięcy golda wpadło mi do garażu. Oh my god. Oprócz tego 121 dni premium, kredytów to około 13 milionów 100 i 7 czołgów 8 poziomu, z czego 3 razy dwururka. Tak, i 2 razy E75. I 2 razy E75, Progetto. Progetto siadł 2 razy też. Też 2 razy, no, czyli tak to... Sztuka ci nie siadła. Tak jest. Tak jest, tak jest. I na, z goldem wyszedłeś 157 300 na plus. Głównie za rekompensaty z ósemek, nie? Tak jest, tak jest. No, tak, tak. Oh my god. Drogi Faja 777. Otrzymałeś podarunek od gracza... Nie wiem, czy mogę wymienić. Nick gracza. Gracza. Proszę? Nikt gracza, możesz rogo, w tym przypadku nie obowiązuje. Aha, czyli od gracza Czechu stoję w krzoku. Dobra, to rozpakowuję. Klikam. I zobaczymy, co jeszcze z tego podarunku mi wpadnie do garażu. Tylko na razie się otwiera. Jeżeli chodzi o czołg niemiecki E75 TS, no to prezentuje się on w ten sposób. Tutaj pytanie z czatu. Faja, będziesz rozdawał jakieś paczki? Masz jakąś pulę przewidzianą? No, słuchajcie, kurde, tak się trochę do tego nie przygotowałem i no niestety nie mam w tej chwili. Bo z tego, co mi wiadomo, to dawali jakieś no przypuszczam, w jakiejś formie, nie? Przypuszczam, że trzeba było się zapisać. Ja muszę niestety porozmawiać z kimś, kto... Bo dostałem tylko informację o tym, że jest do odebrania tych 200 paczek. Za bardzo nie śledzę Discorda Wargamingu i obiecuję, że dowiem się, i jeżeli będzie taka możliwość, no oczywiście załatwię to, żeby rozdać. No nic. Aha, muszę się zalogować. Falak napisał na czacie, że tylko kontrybutorzy nie dostali paczki do ruchu dla ludzi. Naprawdę, nie? No, dobra, okej. Okay. Wiem, że na pewno New Multi Show rozdawał, bo wiadomo jego paczki. Ale New Multi Show chyba rozdaje w tej chwili nawet, bo jest, widzę, tak, że stream, tak, paczki on świąteczne. On robi giveaway na paczki na każdym streamie, oprócz tego na filmie, na którym rozpakowywał paczki razem z tatą na koncie jego taty. Też można było wygrać 2 razy po 11 paczek. Ale tak jak mówię, on nagrody fundował z własnej kieszeni. Dobra, teraz najgorsze jest, jak ja mam pobrać ten prezent. Oh my god. Ja dawno nie grałem w WOTA. Czekaj. O, u Hallaka możecie na konkursa. Premium Wargaming. Cholewcia, jak to odebrać? Tam masz przyjmij podarunek. To nie jest nic innego. I wchodzisz potem w WOTA tylko. Dobra, jeszcze raz spróbuję. By przyjąć podarunek, wejdź tutaj i rozpakuj. No to klikam jeszcze raz. Twoje podarunki, dobra, jest. Noworoczny zestaw upominkowy razy 3. Pobieram i zobaczymy. Czyli tak, mam teraz 3 pudełeczka. Już opanowałem. No i otwieram 3 pudełka. Przypominam, od gracza
Czechu stoję w krzoku, za co oczywiście bardzo dziękuję. Zobaczymy, Czechu, czy jakaś ósemeczka z tych trzech pudełek zostanie, można powiedzieć, przyjęta do mojego garażu, chociaż trzy pudełka też można zakupić. No i zobaczymy, czy to się w ogóle opłaca, takie trzy pudełka. Czat tutaj prosi, żebyś włączył animację tych trzech pudełek, tego co przeczytałem. Możesz spróbować, tak wiesz, oficjalnie będzie. Pokazuj animację. Czekaj. Pokazuj animację. Mam chyba. Cholewcia. Nie ma animacji. Czekaj. W sensie włącz animację i wtedy klikasz rozpakuj paczkę. A, dobra, nie wiem. Nie mam animacji rozpakowania. Drugie pudełeczko. Lewy dolny górnik pokazuj. Nie pokazuj. A no właśnie! Tak to się robiło. No cóż, niestety z tych trzech pudełek żaden czołg nie dropnął. Oczywiście jest to wielka loteria, jeżeli chodzi o zakup tych pudełeczek. Jeżeli chodzi o cenę tych pudełek, no to czy się to opłaca? Nie wiem, Janusz, jakbyś mógł tak powiedzieć, czy warto w ogóle wydawać pieniądze na te pudełka? No trzeba mieć szczęście chyba, nie? Generalnie tego typu gry, czyli lutrzy generalnie są uważane za hazard i je reguluje ustawa hazardowa przede wszystkim, zacznijmy od tego, gdzie na przykład było już zapytanie na grupie worldoftanks.pl, gdzie gość, który mieszka w Belgii, musiał niestety w sklep wchodzić przez VPN-a z tego względu, że w Belgii na przykład jest zakaz sprzedaży takich rzeczy. W ogóle w Belgii nie można kupić ani kluczy do CSGO, ani tego. Wszystko odbywa się, jeżeli masz VPN-a, nie ma problemu. Natomiast w reszcie krajów Europy na szczęście ta ustawa jakoś nie przeszła, tylko Belgia to zaakceptowała. Więc tak. Tak naprawdę ryzykujecie tylko i wyłącznie własne pieniądze. Gwarantowane macie dwie ozdoby i 250 golda. To jest wszystko, co wam gwarantuje paczka. Mhm. To wszystko, co dostajecie więcej, czyli konto premium, kredyty, czołg, styl 3D, jest tylko losową, która może być w skrzynce, ale nie musi. No tak jak możemy tu na przykładzie streamerów zobaczyć, nie? Niektórzy 3 wylosowali, niektórzy 7. No to coś w tym no jest, właśnie, Faja wylosował 7. No właśnie o tym mówię, no. Tak jest. Najważniejsze, że nikt w tym roku nie jest poszkodowany i nie ma osoby, która nie wylosowała żadnej psy. A rok temu tak było. Tak, rok temu niestety największym pechowcem był Ben. Czechu, no jeżeli masz taką ochotę, chociaż ja Czechu bym ci powiedział, że no niestety twoje pieniądze, więc... Ja już tyle tych paczek otwarłem, że mi te paczki totalnie nie są potrzebne. Ja myślę, to że... Ja proponuję, że jak tobie się więcej nazbierze, powiedzmy to jutro w filmie podsumowującym jeszcze zrobisz kilka otwarci i to będzie tyle. A to nie, mój pomysł proponuję. Mhm. Aha, ubrać choinkę, tak jest. Czyli trzeba teraz ubrać choineczkę, klikamy na choinkę. Jak ją się tutaj ubiera? Inaczej, kliknij sobie w świąteczną atmosferę, jak jesteś w garażu. No, jestem. No i tutaj wybieram... Teraz tak, po prawej stronie masz pionowe menu, masz choinkę, wieczerze, instalacje i podwórko. Te cztery elementy trzeba udekorować. Na samym dole masz osobny kwadrat śnieżynek. Z każdym stopniem świątecznej atmosfery, tych stopni jest 10, odblokowujesz śnieżynki. Od śnieżynek codziennie dostajesz darmowego gifta. I teraz tak, na dole pod choinką masz ikonki, według tych ikonek umieszczasz sobie ozdoby. Na szczęście jest to tak skonstruowane, że jak klikniesz w symbol ozdoby, czyli na przykład szpic, to w okienku pojawią ci się wszystkie szpice, które posiadasz. No, muszę wybrać szpic. Oczywiście
Z tego co widzę, szpice piątego tieru, znaczy można powiedzieć, no te najważniejsze szpice, no to chyba ta gwiazda jest taka najbardziej choinkowa, to sobie ją wybiorę. I dostaję tutaj już nagrodę za drugi poziom świątecznej atmosfery. Teraz mamy różne tutaj, jak to nazwać, feston? No, takie. Girlanda. Przepraszam, po prostu nie wiem, jak to się nazywa. No to wybieramy na przykład tu takie bombki. I już mamy trzeci poziom świątecznej atmosfery. Chocolate Coffee Bunny płakał jak flankował. I kolejne... To może świeczki. Dobra. Teraz bombeczki. No to... Ej, Dolka, o dziwo 6 biuteni. Już jest czwarty poziom. I na piąty poziom damy... Chocolate Coffee, Bany nie jedzie, Bany kica. Tu takie gwiazdeczki. Już piąty poziom. Przyniósł ci Chief Tainer z 2016? No. Kolejne bombeczki. A, to pieseczka wezmę. I tą lokomotywkę. No i jeszcze prezenty pod choinką. Słuchajcie, bo generalnie Faja chyba nie wie, o co chodzi z Banem. Kiedyś go uświadomimy, jak będzie... Znaczy, kwestia Banego to jest, można powiedzieć, kolega, który mieszka... Znaczy, może nie mój kolega, nie, taki... Nie, Bany mieszka blisko ciebie i blisko no, mnie, nie? On mieszka w Bielsku Białej. Tak. Wiem, że kiedyś bo pisał... Bo to ja mam do Bielska, 15 minut samochodem. Kiedyś pisał do mnie, że coś tam wpaść, coś tam na piwko i tak dalej, ale akurat jakoś tak nie miałem czasu. Może to i dobrze. Dobra, to... Tutaj wezmę tą... Znaczy inaczej, ja powiem tak, jeżeli chodzi o materiały Banego, to nie mogę się przyczepić do tej historycznej, merytorycznej tej, ale jeżeli on się wypowiada na temat World of Tanks i... No nie, po prostu kurwa, no nie. No nie ma pojęcia, no. Od tego zacznijmy. Dobra, najpierw, mam... Najpierw coś mówi na filmach, potem blokuje ludzi na czacie, bo się zapytali jego. Ale o to. Z całym szacunkiem... Nie wiem, czy czat ogląda takie coś jak Hades. O. W ostatnim Hadesie Skibaca idealnie podkreślił, że on... Najpierw było, że on nic takiego nie mówił, a potem Skibaca się cofnął parę filmów jego wstecz i idealnie mówił to, czemu właśnie zaprzeczał. Dobra, teraz jakiś stół tutaj ubieram, gdzie siedzi... Tak, to jest wieczerza, tak mam. Oh my god. Aha, czyli wieczerza, tak, apostołowie z Jezusem, tutaj czołgiści i ten jeden jest obrócony, tak, to jest balą, Judasz. Balą samogon. Ja. Jakby to powiedział Paulę. Co bym im tu dać? Tu jakaś lodówka? Nie. Aha.
dużo, po prawej pierwsze, piąty pierwsze, taki czerwony budek, bardziej mi przypomina, wiem, jaki to byłby jakiś budek Coca-Coli. O! Jak ładnie. Oczywiście to mogę sobie zmieniać na jakieś tam inne, bo w tej chwili mogę sobie wybierać, nie? Dać innego grilla i tak dalej, i tak dalej. Zobaczę, czy tego grilla mogę zmienić, bo ten tak średnio mi się podoba. Dokąd bany nie wpiskuje, bany flankuje. O. Ile razy mamy powtarzać? Tutaj ten grill mi się bardziej podoba. Dobra, czyli tu jest... A co to? Duża dekoracja dla wieczerzy. Aha, tu trzeba coś zrobić. Tak, duże dekoracje chyba wypadają. Nie, duże dekoracje nie wypadają z pudełek. Stwórz. Tylko że... chyba trzeba wrzucić do wielkiego zderzacza hadronu. Mhm. Tylko w tej chwili nie stworzę chyba. Nie stworzysz z tego względu, że nie masz jeszcze skorupek. No właśnie. Skorupki niszczysz to i tam około teraz chyba 70 tysięcy dostaniesz tego, także no spokojnie. Dobra, spokojnie, czyli mamy tu wieczerzę zrobioną. Chocolate coffee będzie ci się śnił po nocach. Dobra, teraz instalacje, czyli jest tu bryła lodu i z niej muszę zrobić, nie wiem, jakąś rzeźbę chyba, nie? Co my tu mamy? Czołg, zamek... No to bierzemy czołg. To jest taka lodowa bryła. Dobra. To jest lodowy czołg. O, i to jest ten taki, który... On w ogóle jest? Jest. Ale sam już nie wiem, czy jest. Dobra, nieważne. Tak, to jest early. Tu jakieś oświetlenie. O, to bierzemy to. Ładne. I choineczki. Nie. Nie wiem, co to jest. Ale tu takie... Można powiedzieć fale zamrożone. Okej. Helka, pozwól, że odpowiem ci w imieniu Hallaka.